Cześć, witajcie. Ja jestem Rotan i witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Domyślam się, że niektórzy z Was mogą być trochę zaniepokojeni nazwą Czerwiec Czystek, więc od razu uspokajam. Nie mam zamiaru w nadchodzącym miesiącu popełniać żadnych zbrodni wojennych. Nie mam również ambicji podobnych do pewnego austriackiego akwarelisty. Czerwiec Czystek odnosi się jedynie do czystek na moim regale. Jako, że maj powoli się kończy, wypadałoby się z wami podzielić moimi planami czytelniczymi na nadchodzący miesiąc, a motywacja do właśnie czyszczenia mojej biblioteczki, w tym sensie redukowania książek nieprzeczytanych w stosunku do książek przeczytanych, wynika z tego, że razem z moją narzeczoną Natalią postanowiliśmy gdzieś na początku maja stworzyć sobie w Excelu, w arkuszu kalkulacyjnym, cały spis naszej biblioteczki, tych książek, które fizycznie posiadamy tutaj w Poznaniu. No i udało nam się tego dokonać z takim ładnym podziałem na tytuły, serie, tomy, autora, wydawnictwo, liczbę stron, no i właśnie status. Przeczytane, nieprzeczytane w trakcie i ewentualnie duplikaty, jeśli któraś seria czy jakieś książki nam się po prostu powtarzają w różnych wydaniach. No i w związku z tym stworzyłem też wykresy, żeby nam łatwiej było sobie zobrazować po prostu, w jakim stopniu ta nasza biblioteczka, ten nasz zbiór jest przeczytany. No i trochę przeraziło mnie to, co tam znalazłem. Miałem świadomość, że no, duża część tych książek, które tutaj posiadamy, jest nieprzeczytana, szczególnie że no, Natalia kupuje książki, których ja po której ja raczej nie sięgam, no i vice versa. Niemniej, jeśli mnie pamięć nie myli, no to aktualnie wygląda to tak, że mamy stosunek 58% nieprzeczytanych książek do 42% przeczytanych. Wiadomo, że tam są jakieś, jakieś różnice. Niektóre są w trakcie, niektóre są duplikatami. Zresztą na pewno teraz Wam się aktualny stan tego wykresu pokazuje. Niemniej, no, nie podoba mi się ta sytuacja. Chciałbym, żeby tych książek przeczytanych było przynajmniej więcej niż e, tych książek nieprzeczytanych, co oznacza, że no muszę przeczytać ich około chyba jeszcze 80 albo 60. No, spora liczba w każdym razie, e, a no niestety one przybywają. Ja postanowiłem, że e, ograniczę się trochę z zakupami książkowymi. No są takie rzeczy, których nie unikniemy. Niekiedy wydawnictwa po prostu nam te książki przysyłają. E, Niemniej e, plan jest taki, żeby Redukować te, te książki nieprzeczytane nieprze, na biblioteczce, i w związku z tym zaczynamy od wielkości urojonej, czyli dosyć świeżej pozycji, która pojawiła się u nas właśnie dzięki uprzejmości wydawnictwa literackiego. Wielkość urojona, czyli ostatnich z tych takich apokryficznych tytułów Lema, znajdują się tutaj eseje dotyczące nieistniejących książek, nieistniejących autorów, czyli. LEM tworzy sobie jakiegoś, no nie chcę mówić choła, tworzy sobie jakiś taki twór, a następnie wokół niego obudowuje go formą eseistyczną. I to może być coś ciekawego, szczególnie, że czytałem właśnie bibliotekę XXI wieku, która też opiera się właśnie na takiej esteistycznej formie i podobała mi się. Całkiem. No nie mogę powiedzieć, że jest to coś wybitnego, ale jest to na pewno taka ciekawostka literacka. A że to ma stron około 120, no to liczę, że, że sobie to w jeden dzień po prostu pochłonę, a biblioteczka będzie miała o jedną. Pozycję przeczytaną więcej. Oprócz tego mamy tutaj również Karmille. Nie wszystkie książki są takie krótkie, tutaj przyznaję, ta też jest stosunkowo e, niewielka. Ona ma tam 170 stron i formatowo też, też jest dosyć mała. E, Niemniej e, mam w czerwcu ochotę na. Trochę grozy, bo to jest w zasadzie jedyny taki tytuł, e, jeśli chodzi o, o literaturę grozy. Niemniej jest to klasyk, czyli tego typu groza, e, która do mnie najbardziej przemawia. Ja bardzo lubię i bardzo miło wspominam Draculę, e, a, a Carmilla w zasadzie poprzedza te, te publikacje. E, także e, no, uważam, że to może być na pewno ciekawe doświadczenie, więc, więc z chęcią. W czerwcu po nią sobie sięgnę. Było trochę klasyki, więc teraz czas na nowość. E, cztery żywioły magii, a więc kolejny tom, kolejna antologia e, autorstwa Czterech pań: Anety Jadowskiej, Marty Kisiel, Magdaleny Kubasiewicz i Mileny Wójtowicz. Pierwsza antologia skupiała się wokół pór roku, Cztery pory magii. Natomiast tutaj, jak już pewnie zdążyliście wywnioskować po tytule, skupiamy się wokół czterech żywiołów: Ziemi, powietrza, ognia i wody. Z tego co kojarzę one w większości są niepowiązane. Na pewno wiem, że w przypadku Anety Jadowskiej to jest to są zupełnie inni bohaterowie, to nie jest Dora. Natomiast jeśli któryś się powtarza to, to przepraszam za wprowadzenie w błąd. Możecie mnie śmiało poprawiać w komentarzach, jeśli ktoś już czytał. No, nie mniej liczę na, na fajną rozrywkę, bo bardzo dobrze się bawiłem przy tomie pierwszym czy, czy przy tej pierwszej antologii. Więc, więc liczę, że, że Magie magii zapewnią mi ten sam, jeśli nie większy poziom rozrywki, zabawy i przyjemności. A skoro już przy nowościach jesteśmy, no to świeżynka totalna, czyli e, Piękni lśniące Ludzie Michaela Grothausa. E, do tego stopnia książka świeża, nowa, że pokazuję Wam jeszcze egzemplarz recenzencki, tak zwaną szczotkę z nieaktualną datą premiery, e, bo e, produkt finalny jeszcze do mnie nie dotarł. Książka będzie, będzie miała swoją premierę na początku em, czerwca i jest to sci-fi. Sci-fi e, zdaje się młodzieżowe, sądząc po tym, że wydaje to em, Signis Storylight, czyli ten ich imprint taki bardziej właśnie. Jank Adultowy, natomiast ja tę książkę będę czytał już w maju, w związku z tym, że, że podjąłem współpracę przy tym tytule z Insignisem. Natomiast wy zobaczycie vloga czytelniczego, właśnie w którym będę obczytywał ten tytuł już w czerwcu, dokładnie 5 czerwca. Więc, więc zapowiadam teraz, no bo te filmy też mają wam trochę dać obraz. Tego, czego możecie się spodziewać na kanale w nadchodzącym miesiącu. I tu mam do Was prośbę, bo oprócz tego, że będę w tym vlogu opowiadał o, o tej właśnie książce, o wrażeniach z lektury na bieżąco, to chciałbym też zrobić takie segmenty QA w formie przerywników. Także chciałbym Was prosić o to, żebyście w komentarzach pod tym filmem pisali pytania do mnie. Jeśli jakieś macie związane, czy z moim życiem. Poza e, YouTube'owym, poza książkowym, e, czy z moją pracą na przykład, czy e, jeśli chodzi o, o właśnie książki, które czytam, literaturę ogólnie. E, no, możecie pytać o wszystko, ja e, na wszystkie pytania odpowiem, nawet te trudne, także, także śmiało. E, nie ograniczajcie się. E, no i, i liczę, że to, to przybierze taką fajną formę, dosyć naturalną, dosyć świeżą, e, bo ja vlogów nie robię za często, e, a szkoda, bo to jest też taka... Taka fajna forma, żeby po prostu na bieżąco zderzać się z moją opinią o książce, móc wam opowiadać po prostu tak, tak na gorąco o czymś, co przeczytałem. Także myślę, że to może być coś fajnego. Dajcie znać, czy, czy tego typu vlogi, jak już się ukaże, wam się podobają, czy chcecie tego więcej. Następnie mamy Saturnina Jakuba Małeckiego. Ja powoli uzupełniam sobie moją kolekcję jego książek. Jest to Myślę, że spokojnie mogę tak powiedzieć: jeden z moich ulubionych polskich e, autorów, jeśli chodzi o ten świat niefantastyczny, jeśli chodzi o literaturę piękną. E, no i Saturnin pójdzie na kolejny o, 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 ogień. E, myślę też nad Korowodem, a, bo w związku z tym, że Natalia pracuje w sqn to to na pewno się u nas pojawi. E, natomiast e, póki co. Jest to Saturnin. Mo możliwe, że jeśli, jeśli ta książka do nas przyjdzie, najnowsza książka Jakuba Małeckiego, dla tych, którzy nie wiedzą, to sobie po prostu zrobimy małą podmiankę i przeczytam ten świeższy tytuł. Niemniej póki co pokazuję Wam Saturnina. Następnie pozycja obowiązkowa. Tutaj pozostałe książki, jeśli nie zdąży, to nie zdąży trudno. Natomiast to chcę z pewnością przeczytać. Mowa tutaj o każdym martwym marzeniu. Piąte w tym tomie opowieści z mekkańskiego Pogranicza e, Roberta Wegnera. E, I tę książkę chcę przeczytać e, w pierwszej połowie czerwca, dlatego że e, w drugiej połowie czerwca, tak świeżo po 16 albo 14-16, e, ma miejsce Pyrkon. E, na Pyrkonie jak co roku zresztą pojawia się właśnie Robert Wegner i liczę na to, że usłyszymy coś na temat Tomu szóstego, który jest zapowiadany już w zasadzie od właśnie zesz zeszłorocznej edycji Perkonu, miał się pojawiać chyba pod koniec 2023. Nie pojawił się do tej pory. Także ja nadrabiam, żeby być na bieżąco, no i liczę, że dostaniemy jakieś nowe informacje. Tytuł mamy tyle dostaliśmy w zeszłym roku. Jest to dusza pokrywa. Tabliznami, e, natomiast poza tym absolutnie nic więcej nie wiem. Wydaje mi się, że e, albo prolog, albo początek pierwszego rozdziału był też e, na żywo odczytywany w trakcie tych prelekcji. E, Niemniej, e, no, no, chcę być na bieżąco w razie, gdyby ogłosili premierę niedługo. Albo może jakąś taką niespodziankę, że, że na Prykonie na przykład jest dostępna po raz pierwszy ta książka, bo czasami się tak zdarza z niektórymi tytułami, no to chcę być na tę okoliczność po prostu przygotowany. Także to koniecznie i raczej na początku miesiąca. No i na koniec, jeśli chodzi o książki fizycznie, które tutaj posiadam, Keith Roberts i jego Pawana. Czyli książka, którą sobie zakupiłem, dlatego że e, miała taki trochę steampunkowy vibe. Tutaj co prawda nie mamy imperium brytyjskiego, bo imperium brytyjskie zostaje podbite przez, e, przez Hiszpanię. E, Niemniej ten rozwój cywilizacyjny e, i rozwój technologiczny jest oparty, zdaje się, o silnik parowy. Zresztą tutaj ta okładka dosyć jednoznacznie wskazuje, czego możemy się spodziewać. E, akcja co prawda nie dzieje się. Jak w klasycznym Steambanku, gdzieś w okolicach epoki wiktoriańskiej. Ona um, zaczyna się w 1588 roku, ale większa część tej fabuły ma miejsce w wieku XX już. Więc no, może być to coś ciekawego, bo zakładam, że ta technologia, ten postęp technologiczny w związku z tym będzie po prostu dosyć mocno. Posunięty, więc liczę, że, że będzie to po prostu ciekawa lektura, też stosunkowo krótka, bo tam około 200 stron. Także to zostawiam sobie na koniec i mam nadzieję, że uda mi się ją w tym czerwcu przeczytać. Mam jeszcze jedną pozycję, której póki co fizycznie nie mam, a która też ze względu na Natalię na pewno się u nas pojawi, czyli. Trzeci tom e, Nekroweta. Ja bardzo lubię tę serię, bardzo szybko mi się ją czyta. Nie uważam, że ona ma, jak, reprezentuje jakiś bardzo wysoki poziom. E, Niemniej no, jest to wyjątkowo przyjemna książka, do tego stopnia, że drugi tom przeczytałem chyba w jeden dzień, e, co zdarza mi się rzadko. E, i, I wracając następnego dnia z pracy, miałem taki. Głęboki żal, że nie mogę wrócić do tych bohaterów, także cieszę się, że, że te tomy powstają tak szybko. Zresztą zdaje się, że no, kiedy pierwszy Nekrowet wychodził, no to autorka pisała już tom trzeci, także, także tempo jest. Mam nadzieję, że. Jakość taka, jaka była, no przynajmniej ten poziom zostanie utrzymany. Będę bardzo mile zdziwiony, jeśli się podniesie. No, i to jest ostatnia taka książka fizyczna. Ona też ma się pojawić na początku czerwca, z tego co kojarzę. Dokładnej daty chyba jeszcze nie ma. Natomiast, natomiast, no, liczę, że to będzie coś przyjemnego. No i przejdźmy teraz do audiobooków. Tutaj, jak zwykle, luźniej zostawiam sobie taką trochę swobodę. Niemniej w maju przesłuchałem sobie całe Kociołka, o czym więcej usłyszycie na pewno w, w podsumowaniu e, te, tego miesiąca. Natomiast w związku z tym, chciałbym w czerwcu przesłuchać sobie też do końca drugą serię Marcina Mortki, czyli Stracańców Maca Wortena, bo tutaj e, jestem na mroźnym szlaku. E, mroźny szlak przesłuchałem. Już no dobrych parę miesięcy temu, 2-3. E, więc zostały mi jeszcze dwa tomy, e, i tam są chyba jeszcze jakieś takie tomy poboczne, 2,5, coś takiego, e, więc, więc to też będę sobie pewnie e, uzupełniał. No i z takich bardzo stałych planów to by było na tyle. E, myślę też nad Iron Flame'em. Zacząłem słuchać e, przed momentem, jestem tam nad. Drugiej godzinie, chyba dopiero czwartego skrzydła. Ciężko mi ocenić, czy mi się to podoba, czy nie. Na pewno ekspozycji jest zdecydowanie za dużo, to mogę powiedzieć, ale no, nie spodziewam się po tej książce dużo. Zobaczymy, czy będę się przy niej dobrze bawił, bo to też często jest wyznacznik tego, czy, czy chcę sięgać po książki obiektywnie słabo napisane literacko raczej, raczej em, pełne niedociągnięć, ale e, przynajmniej przyjemne zobaczymy. Jeśli mi się spodoba, to możliwe, że potem e, Iron Flame również sobie w czerwcu sięgnę. Jeśli nie, no to na pewno znajdzie się coś innego em, na co będę miał w formie tego audiobooka. Ochotę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o czerwiec czystek. Redukuję, jeśli dobrze pójdzie, no to zredukuję moją biblioteczkę o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 tytułów z nekrowetem 9. On i tak do nas przyjdzie, więc ja tutaj nie mam za dużo e, dogadania e, w kwestii zwiększania ilości książek na półce, więc e, możliwe, że to będzie 9 przeczytanych książek, a więc no taka takie 10% tego e, co co mi zostaje, żeby przebić e, książki, ilość książek nieprzeczytanych w stosunku do książek przeczytanych. E, także mm, Życzcie mi powodzenia, może tak. E, przypominam o pytaniach do QA. Jeśli coś Was ciekawi na temat mojej osoby, na temat tego, czym się zajmuję, e, zarówno w świecie książkowym, jak i poza nim, no to śmiało pytajcie. Możecie też konfrontować mnie z jakimiś opiniami, założeniami na mój temat, e, albo też z Waszymi take'ami, kontrowersyjnymi opi opiniami na temat e, jakichś tytułów, książek, czy moich opinii na przykład. E, a ja będę się do tego właśnie w tym vlogu w formie takich przerywników między czytaniem e, pięknych leczniących ludzi odnosił. Tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie, no i do zobaczenia w następnym materiale. Na razie. Cześć!